Tak więc jest 11 sierpnia 46 i właśnie Los Angeles padło. Dosłownie to była ostatnia prowincja, jaka była. Oni ich stąd wypuszowali, jak Los Angeles był na froncie, tak puszowali i dopiero teraz to spadło. Nie wiem, czy to jest nowy odcinek, jak tak to witam wszystkich serdecznie, przypominam lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. Jeśli to kontynuacja poprzedniego, to już tłumaczę tak czy owak, niezależnie od tego, to ten tłumaczę, o co chodzi. Crash tak skraszowało, potem zrobiłem drugi raz, ale jeszcze odpaliłem sobie tą decyzję i ona się robi 600 dni z hakiem nawet, więc a jeszcze to robimy jak z Legation City pokonamy, więc albo będzie to mega długi odcinek, albo będzie to drugi odcinek, więc no. Już wiecie co i jak. Więc... Serio? Nie chcę. W sumie to mi na rękę jesteście teraz. Wow, udało im się wygrać, dobra. Będziemy zaraz atakować. Musiałem tak długo poczekać. Dużo nie wyprodukowałem, bo właśnie się zrespiło 13 czołgów, które produkowałem. Tu uzupełniłem do 24 i zaraz. Teraz będzie jak. A, przestań się szkolić. Zrobiłem taki garnizon potężny. Dobra, wy tutaj. Jak skończą się szkolić. A, tu wrzuciłem dywizję. Pancerne, jeszcze te wyprodukowałem, bo te były nadmiarowe. Wrzuciłem. A nie, to są te. To... Nadmiarowe chyba dwie wrzuciłem tutaj. Nie pamiętam ile tu było wcześniej. Jedną lub dwie wrzuciłem nadmiarowe tu. Natomiast tu zrobione drzewko. Tu nic nowego. A, no to zrobiłem, tu wrzuciłem fabrykę czołgów. Zrobimy to na razie. I ogólnie. Górali wyprodukowałem i tyle? Powinniście być... Dobra. A, tu rozstawiłem to wojsko, mają plany, czołgi potem sobie tam pojadą. Natomiast my w tym momencie... Drugi poziom. W razie czego... Tu dobuduj tak, a tu tak. Alt. Dokładnie. Mhm. Dobra, Rosja jest Rosją, mało nas to obchodzi. Wy wszyscy jesteście gotowi. Przypominam, prezydent Chen, marszałek Chen, dawny prezydent swoją drogą, admirał Chen. Jak już z trzech czynów znacie, to jedziemy dalej. A, jeszcze tu sobie forty drugiego poziomu pobudowałem, bo mi się nie chce puszować tam. Po prostu mamy utrzymać się, spróbujemy tym eventem to zakończyć. Civil Aviation. Dobra, zapowiada się ciekawie, natomiast jeszcze szybko zerkniemy tutaj coś. Może później. Teraz będzie technologia atomowa. Lecimy od razu w reaktory. Tu natomiast lecimy od razu... No już. Górali lepszych. Miło.
Coś mi się wydawało, że coś się zmieniło. Będziemy walczyć z tej War Economy, wrzucimy, bo całą serię nie wrzuciliśmy War Economy, więc teraz będzie czas. A w wolnej chwili... To jeszcze... I to lecimy. Pierwszy raz to robić? Nie, chyba nie. Już na jakiejś serii chyba robiłem. Dobra, i... I nie wiem, więc robimy to. Dobra, to startujemy wojenkę, startujemy. Lotnisko by się przydało rozbudować. Tu. Ej, serio, ja tu mam... A nie, to Persja ma. Dobra, tu wszystko i tyle, jedziemy dalej. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani. A, szybki saving taktyczny. I ruszamy na wojnę. I nie wezmiemy sojuszników specjalnie na razie. Potem będziemy mogli raszować wszędzie. Na razie nie wyzywamy. Teraz nam się pojawił zresztą... O, walić. Też chyba. Gdzie to było teraz? Muszę znaleźć. A nie, bo muszę kupować cokolwiek Legation City. To chwila jeszcze. O! Teraz się powinno pojawić. Okej. To jeszcze chwilę potrwa, więc na spokojnie. O! Pamiętacie, wtedy była Ukraina. Potem, a sami musieliśmy atakować Białoruś, Litwę. Dobrze. To jest majorami. W Reichspakcie Niemcy. Tylko Niemcy. Tutaj tylko Austria. Ci tam nie walą, nawet nie są majorami. I tutaj ta trójka. Dobra. Egipt mamy blisko. A, Somalia, serio? Nie. Dobra. Będziemy walczyć ile się da. Myślę, że... O nie, zapomniałem tu obstawić, serio.
Ej, no gdzie tam to jest? No właśnie, my mamy 150 dni, niby poczekać. Tylko problem jest taki, że zobaczcie. Oni nie mogą skapitulować. Więc no. Przypał, bo chyba od razu będzie fail. No bo co, ja mam ich zostawić teraz? No widzicie, znika tamto teraz, że fail. Nie, nie znika tym razem. Patrzcie, czy wtedy był błąd, czy co? Dobra. Jeszcze raz. Wszyscy tu. A wy? Tu. Tylko i aż tyle. O, nie, nie zniknęło. Dobra, to powinno przyspieszyć tą sprawę całą. Chyba mamy jeszcze okręty podwodne, mamy jeden. Czy wy nie mieliście tu się udać? Ja się pomyliłem i wziąłem złą armię, no dobra. No nie, tu zapomniałem. FBI. Tyle. Tyle w temacie. Dobra.
Też nie, kurde. No tutaj głupio potraciliśmy wszystko tak naprawdę. 9 czołgów, no. Dobra, po kolei. Wy. O, tu drogowo, drogą. Tu tak weźmiemy i jest git. Dobra, Tybet Pol 6. Tu i tak. Chciałem powiedzieć, nic ważnego nie ma, trochę jest jednak. Nie jest tak źle z drugiej strony. Dobra. Zrobimy tak i teraz wy nie. Jest tutaj. Poczekać 130 dni. No dobra, poczekamy te 130 dni. Myślę, że to nie będzie trudne. Może Indie spisujemy. Może. Dobra. Się nie, nie, nie. Dokładnie. Wy przejedziecie przy okazji tędy może? Albo dobra. Walić to. Tu, jechać, raz. Nie, zaraz, dobrze! Tędy będzie lepiej ich puszować. No.
Dobra, więcej czołgów, nie marudzić mi tam. Teraz tak, którędy macie nie pływać? Tędy macie nie pływać. Tędy macie nie pływać. Tędy macie nie pływać. Myślałem, że się to stanie. I teraz zrobimy trajdzika. Teraz tak, wy... Ty... Sam poluj tutaj. Coś takiego, a ja chcę ogarnąć... Nie, i cywilian, a tu center. O, no to akurat robię. Billy. Dobra, ile w ogóle wy potrzebujecie? Mhm. Dwadzieścia siedem. Dobra, trzeba to przeczekać, no. I... Proszę, weź Indię. To jest która? 62. Nie, kurde, ty już tak blisko byłeś. Dokładnie, wyjedzie się tak. Choruj. 116 dni trzeba utrzymać. Oj, to nie będzie prosto.
Dobra, trzeba kupić dużo ropy. Kurde, nie wierzę, udało się. Chyba straciliśmy flotę. Ta. Czemu tam? Halo? No, szybko jechać ich. Dobra, damy radę. To jest ostatni odcinek, już widzę, bo wystarczy wyczekać, najwyżej go potnę. O, Australia się zaczyna desantować, dobra. Serio tu się wwalasz? Stracimy dywizję przez to, że oni tu płyną jak głąby. Kurde, jaki tu jest burdel. To znowu. Rosja nie jest w stanie sobie, nikt nie jest w stanie zmienić sobie autonomii. Dobra, wy tu.
准备完毕，长官。 OK, dwóch jeszcze potrzebujemy tutaj. Ty tu. I tyle. O mój Boże. Serio podesentowaliście się jak i kiedy? Dobra, ale utrzymamy ich. O, być już tak prosto, tak ładnie. A widzicie. Proszę. O, Japończycy, jak miło. Dobra, tu się wybronimy. Tu również. O, mamy 4 desanty. Serio, nie zaznaczyłem tego jednego. Dobra, no. Mój błąd. Ja to już naprawię zaraz. Dobra, chyba się uda. Dobra, tu się udało. Tutaj potrzebujemy wsparcia tu w sumie. Na miejscu mi chodzi. Możesz być. Ale. Tu. Dobra, wy tutaj i potem na Japończyków. Tak zrobimy ryzykownie, ale się udać powinno. Dobra, wy byliście tu i tak na pokaz w sumie. Dobra, was mi nie szkoda, a potrzebuję tych dwóch. Dobra, to tych dwóch tutaj i mam na myśli to tutaj. Czyżby standardowi Niemcy przyjechali, zobaczyli, że mnie nie ma i pojechali? O, są w porcie. Że im to nie da, bo zaraz zdechną. Dobra, ta armia daje radę. Mhm.
Kurde. Nie chcę tej piechoty stracić, już widzę, że straciłem gdzieś. Kurde, no. Tam ja anuluj w ogóle. Dobra, wy jesteście ogarnięci, wy też. Niskiego frontu zjednoczonego nie powołamy, bo nie ma nikogo oprócz nas. Czy że ja muszę to uczyć? Nie no, nic nie straci... Nie no, nic nie straciłem chyba z Legation. Straciłem, kurde, kolejne 150 dni. Dobra, widzimy się za 150 dni. No, jesteśmy z powrotem. Minęło 600 dni i to jest błąd. Po prostu Wuhan, nie wiem, może przez ten wirus coś się zaraziło i... Ale no, 600 dni się robi i to jest 600 dni czekania na to, żeby się dwa sloty dodały i dwie drogi. To jest błąd, bo powinno być tam chyba 60 dni. Tak jak coś. No, a poza tym pisowaliśmy w końcu komendami, jestmenem i tak dalej, o. Bo okazało się... O kurwa, gdzie mnie wystrzeliło. Okazało się, że jak się zdecydowali, to mimo, że odbiłem potem, dowaliłem tutaj te 72 na 72, potem jeszcze drugą armię dowaliłem, już na chyba z 300 było, no, tutaj przerzuciłem potem, no z 200 dywizji było. Nieważne, że oni się nie zdesantowali, już więcej mi na wybrzeżu nigdzie nie udało im się. Chyba albo wystarczyło, że sami atakują, nie wiem czemu kanadyjskie dywizje nie biegają, od razu mówię. Albo jest tak właśnie, albo po prostu zdycha wszystko, bo to Kaiserreich po kurde update'ach, o. A wy nie mieliście być tutaj? No. Maczyć mi się tu. No, tak czy owak. Trzej czenowie są już, kurde, nie spodziewałem. Nikt się nie spodziewał się trzech czenów w naszej armii. No, jeszcze ten, gdzie jest? No, nasza flota, ale flotę straciliśmy, ale czen żyje. No. Wpadłem na pomysł ataku i... Nie wyszło. A, ciekawostka, tu z tych pięciu dywizji, czy tam sześciu, utrzymała się jedna. Już czytaj, spuszowana, bez portu, ale się utrzymała. No, tu natomiast no. Weszliśmy trochę w Germańców. Tu ładnie szło, tylko mówię, no... Co z tego, że my ich prawie porozwalaliśmy, tak jak się okazało, że nic z tego. Tu ich wypchnęliśmy. W kółeczko, wiecie, kociołek i tyle. I to zdychali bez zaopatrzenia. Tu ich wypchnęliśmy tutaj za te góry. Coś z tym ich okrążyliśmy jeszcze. Dlatego mało dywizji mają teraz w sumie. No ale kończymy, no bo tyle w sumie z tej serii. Bardzo fajnie by się udało tym razem wszystko wcielić, mogliśmy tutaj listami tak w sumie. No, udało się wszystko wcielić i Mongolii i Tybet do federacji, co prawda tutaj nie mamy korów, co mnie boli. No ale jest jak jest. No. Tak więc widzimy się w kolejnej serii, pewnie już trwa nawet, więc do zobaczenia. Przypominam o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu i zachęcam do kreatywnego komentowania. Hejo!